Na blisko miliard złotych oszacował poseł Jarosław Zieliński wartość wsparcia Suwałk z rządowych funduszy, jakie realizowane są w latach rządów jego obozu politycznego. Wcześniej w połowie czerwca, udzielając wywiadu w suwalskim studiu Polskiego Radia Białystok, poinformował, że Suwałki w ostatnich kilku latach, nawet nie w ciągu 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko w ciągu 5 mniej więcej lat, skorzystały w bardzo wysokiej kwocie, co najmniej 345 milionów złotych na inwestycje, powtarzam tylko. Zaledwie 2 tygodnie później, podczas poniedziałkowego spotkania z mediami, kwota podana przez posła mocno poszybowała w górę. Jeżeli chodzi o miasto Suwałki, to korzysta ono z bardzo wielu form wsparcia, jeżeli chodzi o inwestycje, i tak jak cała Polska, i takie zresztą na inwestycje na cele społeczne, tak jak wszystkie inne miasta i gminy, my jako obóz Prawa i Sprawiedliwości nie dzielimy samorządów na takie, które mają nasze poglądy polityczne, i na pozostałe, tylko ponad podziałami politycznymi, czego dowodem są Suwałki właśnie, kierujemy środki finansowe na rozwój społeczny, rozwój inwestycyjny, na podnoszenie jakości życia mieszkańców. Różnie można liczyć te środki finansowe, które zostały skierowane w ciągu ostatnich kilku lat do miasta Suwałki. Ja postarałem się ostatnio to podsumować. To wyszło mi, że, a to oczywiście jest, to są dane zmienne, bo są kolejne dotacje i na cele inwestycyjne i społeczne, że niedługo Suwałki dojdą do miliarda złotych, jeżeli chodzi o całość tych środków kierowanych z budżetu centralnego na inwestycje i cele społeczne. Jak podkreślił poseł ziemi suwalskiej, wartość ta nie obejmuje inwestycji na przykład w wojsko czy obwodnicę Suwałk. Warto jednak zauważyć, że tego rodzaju inwestycje nie należą do zadań samorządowych. Z niejasnego powodu do magicznego prawie miliarda złotych wsparcia poseł zaliczył jednak takie środki, które albo tylko przemknęły przez bankowe konto samorządu, albo nawet przez chwilę na nim nie były. 500+, wszystkie programy społeczne, inwestycyjne, ten duży program wsparcia dla budowy nowoczesnej spalarni odpadów, to wszystko biorę pod uwagę, także wsparcie dla przedsiębiorców, którzy otrzymali duże środki finansowe w okresie COVID-u. I rzeczywiście setki milionów złotych przeznaczonych na ogromny program socjalny 500+ przeszły przez konto samorządowe, ale stąd niezwłocznie przekazano je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który zajmował się dystrybucją środków do rodzin wychowujących dzieci. Podobnie dystrybuowano pieniądze w każdym samorządzie gminnym. Z pieniędzmi wspierającymi przedsiębiorców, tak zwaną tarczą covidową, samorząd suwalski ani żaden inny nie miał kontaktu ani przez chwilę. Wspomniane środki na budowę spalarni to, mimo podpisanych umów, pieśń dalekiej przyszłości. Znaczna ich część będzie miała formę dotacji, a reszta to nic innego jak pożyczka, którą miasto będzie spłacać przez wiele lat. Poprosiliśmy suwalski samorząd o wyliczenie, ile środków wpłynęło w ostatnich 5 latach do miejskiej kasy na wsparcie zadań, które faktycznie leżą w kompetencjach samorządowych. Według danych opracowanych przez skarbnika miasta, samorząd suwalski w latach 2016-2023 otrzymał 117 824 000 złotych.